Na ile deklaracja LGBT+, podpisana przez prezydenta Trzaskowskiego, jest zgodna z prawem według pana? Jest niezgodna z prawem, bo przede wszystkim ten dokument powinien być przedstawiony Radzie Miasta Stołecznego Warszawy, czyli przed organem stanowiącym. Prezydent samowolnie sobie podpisał deklarację, która zobowiązuje Miasto Stołeczne Warszawy do określonych czynności, łącznie z kosztami, które tak naprawdę nie wiadomo ile będą wynosiły. Czyli zadeklarował coś, co po pierwsze jest niezgodne z konstytucją, a po drugie coś, co zobowiązuje na dane określone wydatki, które nie są przewidziane w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy. Zaapelował pan w tej sprawie do wojewody. Co pan wojewoda może zrobić w tej sprawie? Poprosiłem pana wojewoda o to, żeby biuro prawne przeanalizowało zgodnie z przepisami aktu, który został podpisany przez pana prezydenta Trzaskowskiego. Po opinii mam nadzieję, że zostanie przedstawione możliwości, które będą w gestii na przykład czy to wojewody, czy też innych organów. My jako radni też będziemy występowali do komisji rewizyjnej o zweryfikowanie, na ile ten czyn, ta cała deklaracja jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Jak pan ocenia deklarację Koalicji Europejskiej, między innymi, w której również reprezentantem jest prezydent Rafał Trzaskowski, gdzie no, próbują jednak tłumaczyć to w ten sposób, że żadnych lekcji masturbacji nie będzie. No, jak pan docenia tutaj te zapewnienia? Pragnę zwrócić uwagę, że to, co mówił pan prezydent na konferencji, kiedy podpisał deklarację, i to, co później zapisano w tej deklaracji i tak jak w tej chwili to mówi, to są trzy różne wersje. Pan prezydent wycofuje się z tego, bo widząc reakcję właśnie na te kwestie związane z seksualnością dzieci, że nie ma na to zgody, pan prezydent próbuje stwierdzić, że jednak to nie miało nigdy związku. Jak przeczytamy dokładnie tę deklarację, zauważymy, że te wytyczne mają być wprowadzane. Czy prezydent był świadom, co mówi WHO w tej sprawie? Ciężko mi to jest stwierdzić. No, jak rozumiem, czytał dokument, który podpisuje, ale z drugiej strony tak daleko idąca seksualizacja dzieci jest w mojej ocenie niebezpieczna i jest niezgodna z prawem.